Hej, kochani, witam Was na kanale Pasjonatka Rękodzieła i zapraszam Was na kolejnego vloga. Tym razem vlog z mojego mieszkania, nie z pracowni, ponieważ co dopiero skończyłam nagrywać film instruktażowy, odcinek trzeci, saszetki na szydełku, także serdecznie Was zapraszam. W tym vlogu pokażę Wam, jakie ostatnio kupiłam sobie włóczki. Jest ich niewiele, ponieważ na razie mam sporo, a kupiłam je na jakieś projekty. Pokażę Wam, na jakim etapie jest moja saszetka i na jakim etapie jest mój sweter z darmowego wzoru Dropsa. Także moi drodzy, ja już wykonałam tyle. Jestem na etapie, gdzie powinnam rozdzielać sweterek na ściągacze, ponieważ ten sweter ma ściągacze, takie rozprucia po bokach. Rozprucia po bokach i ja sobie już go przymierzyłam, jak na mnie wygląda, i okazało się, że on na tym etapie jest troszeczkę za krótki na ten ściągacz, rozpoczęcie ściągaczu, ponieważ gdy unosimy rękę przy swetrach robionych na okrągło, to wiadomo, że one nam się troszeczkę podnoszą, i w tym wypadku, jakbym zaczęła go już robić ściągacz, to by było, nieładnie by się układało. Także ja postanowiłam jeszcze go przedłużyć, ale już mam cały wzór strukturalny skończony. Tu widzicie, na końcu już jest, są te zygzaki, które powinny być na górze również. Nie wiem, jak ja to zrobiłam. I na dole jest zakończony takim ażurem. Bardzo fajnie. Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało po praniu. Także działam dalej. Cały czas tylko skupiam się wyłącznie na tym swetrze ostatnio, ponieważ chcę go bardzo szybko skończyć. A że on jest zrobiony na drutach 3 mm, no to tej robótki za dużo nie przybywa. I moi drodzy, jeżeli chodzi o saszetkę, to mam już zszytą. Na filmiku pokazuję Wam, żeby zszywać na prawej stronie, żeby zrobić sobie taki rancik. Ja z jednej strony zrobiłam normalnie, od lewej strony zszyłam i mi się to bardziej podobało. Także od Was zależy, jak wykorzystacie sposób zszywania. Sprułam tą stronę i zrobiłam w ten sam sposób. Został mi jeszcze dół do zszycia, ale to będę też również zszywała na lewej stronie. Także on, ta saszetka wygląda mniej więcej w ten sposób. W kolejnym odcinku, czwartym, pokażę Wam, jak wykonać podszewkę na szydełku do tej saszetki. Ja wykonam sobie może z kieszonką. Także saszetka jest do sporych rozmiarów. Pomieści taką średnią robótkę z włóczką. Zamek jest zszywany, tak jak na filmie Wam pokazuję, ręcznie. Miał być wykończony szydełkiem, doszywany do zamka, ale okazało się, że jak zaczęłam tak zszywać, to ten zamek mi się zaczął strasznie falować. Zamek po zszyciu wygląda tak. Tu mamy zabezpieczenie zrobione takie, jak będziecie widzieli na filmiku, jak ładnie się tutaj też to wszystko chowa. Rozpinana, oczywiście podszewka będzie zszyta w środek, tu do środka. Także wszystkie te szycia ręczne będą zasłonięte, nie będzie tego widać. Oczywiście fajnie, dobrze się zapina. O to mi chodziło właśnie, żeby jeszcze zbudować ten bok taki, żeby tu nałożyć, żeby nie zszywać ciasno, bo potem przy otwieraniu zawsze jest problem, bo trzeba na siłę. Tu wszystko chodzi delikatnie, tak to wygląda. Troszkę może mi się sfalował, może nie sfalował, ponieważ jak wiemy, to jest dzianina elastyczna, zamek jest nieelastyczny, materiałowy, więc ciężko będzie go tak dopasować, żeby on był na gładko, ale po praniu, po blokowaniu zobaczę, co się wydarzy. Mi się podoba, także super. Będę miała na robótkę, jakąś mniejszą, jak będę jechała sobie autobusem czy tramwajem do pracy, schowam, i fajna, fajna naprawdę rzecz. Jeżeli chodzi o robótki, no to jeszcze Wam pokażę rozpoczęte skarpetki. Zaczęłam również skarpetki, bo to taka mała robótka do autobusu też właśnie, z włóczki Fabel. Bardzo fajny kolor, jest to kolor 911. Taki układa się żakardowy wzór.
Także super. Dziergam sobie właśnie, jak jadę tramwajem lub autobusem do pracy. I moi mili, teraz Wam pokażę włóczki, które ostatnio zamówiłam i takie akcesoria. Może zacznę od akcesoriów. To może nie akcesoria, tylko takie przyda się. Ponieważ wiecie, że ja uwielbiam dziergać amigurumi. I zamówiłam sobie oczka. Oczka zamówiłam sobie w sklepie Kokonki. To nie jest reklama. sponsorowana. Wyglądają tak. Tu mam w takim kolorze złotym właściwie. Dość sporych rozmiarów. Lubię te oczka. Wykorzystam je oczywiście do projektów. I jeszcze Wam pokażę kolejne oczka, które również zamówiłam. To są już większe oczka i to już nie są oczka brokatowe, tylko na bardzo, bardzo dużą zabawkę. Takie duże. Takie duże w kolorze niebieskim. Tych na razie nie będę korzystać, bo nie zamierzam zrobić taką dużą zabawkę, ale oprócz tego zamówiłam sobie jeszcze kilka rozmiarów właśnie tych oczek. Oczek właśnie brokatowych. I szczerze Wam powiem, zaraz, tu mam w sumie w takim zestawie są cztery oczka. Bardzo fajnie to wygląda, muszę przyznać. Nakłada się taki papierek. On jest z tyłu. Nakładacie i przypinacie. Efekt jest no super. Są różne kolory, turkusowe, niebieskie, także bardzo fajna sprawa. Zamierzam zrobić również kolejny sweter. I tylko bardziej taki puchaty, moi drodzy. I zamówiłam sobie włóczkę. Już Wam pokazuję. Wszystko na dole. Brushed Alpaca Silk. W takim pięknym kolorze. Wy go teraz widzicie w takim bardzo jaskrawym. Ale on jest taki... To jest kolor taki przydymiony bardziej. I do tego oczywiście idą do mnie single z Kokonków, ponieważ nie mogłam dobrać odpowiedniej włóczki, odpowiedniego koloru, bo będę łączyć i będę wykonywać go na drutach 6, chyba 7, 6 mm, jeszcze nie wiem, bo to będzie taki, wiecie, sweter robiony, powiedzmy, z głowy i oczywiście będzie ten sweterek na kanale również do wykonania w rozmiarze uniwersalnym. Także włóczka do mnie idzie, jak do mnie dojdzie, to oczywiście będę Wam na bieżąco wszystko pokazywać. Czyli połączenie singla Merino, który jest nowością teraz w Kokonki, bo jeszcze mamy singla Pure, to jest 100% Merino, natomiast single Merino ma 50% Merino i 50% akrylu. Także bardzo dużo mają kolorów i akurat udało mi się dopasować do tego. Połączę go z kolorem fuksja, tylko ta fuksja na zdjęciach wyglądała bardzo taka, nie taka, taka bardziej przydymiona. Także idealnie mi się zgra właśnie z tym kolorem. A to jest kolor, to jest wrzos, a kolor, ciężko mi, kolor numer 8, kolor numer 8. Kolejną włóczką, to oczywiście też z Dropsa, Alpaca Bukle. Ja ją sobie kupiłam również do projektu, który będę tworzyła na ogólnopolski konkurs dziewiarski. Mam trzy motki. Oprócz tego, jak mówiłam Wam wcześniej, i Yarn Art Jeans, i Yarn Art Ideal również będą w projekcie na ten konkurs. Tu jeszcze mam też Ideal w takim beżowo-ciemnym kolorze. Także doszło do mnie. Kolejny Yacht Art Ideal w takim fiolecie, który również będzie w projekcie. No i domówiłam sobie jeden motek Norda w
kolorze takiego pudrowego różu, ponieważ wiecie, że ja jeszcze robię ten sweter w liście i tam mam połączenie właśnie Himalaya Ultra Kashmir, North Dropsa i taka gruba, znaczy cienka włóczka 800 metrów w motku koloru ekry, już zapomniałam jak się nazywa. I braknie mi na pewno, bo mam jeszcze 1,5 motka na górze, jak sobie sprawdziłam do projektu. Może mi braknąć, więc sobie domówiłam jeszcze jeden motek. Teraz mi na pewno już nie braknie. I moi kochani, kolejna rzecz. Otóż w ostatnim odcinku mówiłam Wam, że założyłam grupę na Facebooku Górnośląskie Dziewiarki. Dziewczyny oczywiście się tam dalej zbierają. No i ostatnio na Instagramie znalazłam posta, właściwie to była relacja Patrycji, która właśnie postanowiła zorganizować spotkanie dziewiarskie w Katowicach. I moi drodzy, oczywiście zaraz założyła wspólnego, żebyśmy mogły sobie pisać ze sobą. Ja napisałam do dziewczyn na grupie, że jest możliwość spotkania się, czy są chętne. Oczywiście były chętne, więc je zaraz odesłałam do Patrycji. No i moi drodzy, i to się udało. Jest po prostu już stworzona grupa Górnośląskich Dziewiarek. Mamy swoją grupę, która się nazywa na Instagramie Sztrykowany Krebel. Krebel? Krepel. Krepel. Sztrykowany Krepel. I moi drodzy, ja Wam tu wrzucę gdzieś zdjęcie grupy. Jak przekręciłam, bo jestem tak podekscytowana, bo zaraz będę Wam jeszcze opowiadać właśnie, że bardzo dużo dziewczyn od razu się zgłosiło do nas, do grupy. Pisali do Patrycji. Oczywiście nazwę wymyśliła Leniwa Kluska z Instagrama. Przebiła wszystkie, bo to jest taka typowo śląska nazwa, więc fantastycznie się wgrała w grupę. A zorganizowała spotkanie dziewiarskie Patrycja Drutopadka na Instagramie. Ja oczywiście założyłam grupę, więc jeżeli macie ochotę, to wpadajcie na grupę do wszystkich tam dziewiarek, ponieważ tam będą się działy wszystkie te takie istotne sprawy dotyczące grupy, czyli będziemy informować o jakichś spotkaniach, jakichś eventach artystycznych. Także warto być również w tej grupie. Jeżeli jesteś z Górnego Śląska, to ja Cię serdecznie zapraszam. Zapraszamy z dziewczynami oczywiście. I co dalej? I tak jak mówię, będzie pierwsze spotkanie, które się odbędzie 26 listopada w kawiarni Szczęście Istnieje, no nazwa wymiata, Szczęście Istnieje, o godzinie 16. Także jeżeli masz ochotę przyjechać, to zapraszamy. Pierwsze spotkanie, poznamy się, podziergamy, popijemy kawy, pojemy pączków czy coś słodkiego do kawki. Także serdecznie Was zapraszam. Także kochani, zapraszam Was serdecznie na grupę Sztrykowany Krepel. Już się nie pomylę, bo ja śląskiego to tak troszkę, co niektóre zdania znam, nazwy niektórych produktów lub narzędzi, ale nie jestem fachowcem. Także jeżeli chodzi o nazwę, którą wymyśliła Leniwa Kluska z Instagrama, wymiata. I moi drodzy, naprawdę przyjedźcie, pierwsze spotkanie, znamy się wyłącznie z Instagrama czy z Facebooka, ale warto, naprawdę warto się spotkać, porozmawiać, fajne relacje się budują. Nie ma nic lepszego jak wspólne dzierganie. To tak niesamowicie odpręża, niesamowicie dodaje energii. I ja jak się ekscytuję, to zaraz się zaczynam jąkać. Mówię nie do ładu i nie do składu, a zresztą o tym wiecie. Także ja już tym się przestałam przejmować. I to, co mnie bardzo cieszy, to chcę również przekazać Wam, bo wiem, że są osoby też,
które mieszkają bardzo blisko, czy w Sosnowcu, w Katowicach, w Zabrzu, w Bielsko-Białej. Także to jest praktycznie rzut beretem. Z wielu miast przyjadą dziewczyny, bo już się uzbierała grupa, która faktycznie spotka się na żywo. Także ja Was serdecznie zapraszam. Jeżeli nie macie Instagrama, to również możecie wejść na grupę Górnośląskie Dziewiarki. Tam również pojawiają się wszystkie informacje, które znajdują się na grupie na Instagramie. Bo wiadomo, nie każda ma Instagrama, a jeżeli masz, nie masz, no to zapraszam Cię na Górnośląskie Dziewiarki. Tam wszelkie informacje będą dodawane. Także ja już się nie powtarzam, już się nie mogę doczekać. Serdecznie Was zapraszam. Życzę Wam miłego popołudnia, miłego szydełkowania, dziergania, sztrykowania. Także kochani, buziaki, trzymajcie się cieplutko. Pa, pa! Kochani, jeszcze na chwileczkę wpadłam, bo przypomniałam sobie, że mam bardzo ważną rzecz do powiedzenia jeszcze, ponieważ widzę, że bardzo uwielbiacie oglądać vlogi, a ja chcę również prowadzić na kanał troszkę tutorialów. Także pod tym filmikiem bardzo Was proszę, napiszcie, jakie tutoriale Was interesują, co chciałobyście zrobić na szydełku albo na drutach, jakąś zabawkę czy cokolwiek. Będę bardzo wdzięczna, bo wtedy ja przygotuję dla Was jakiś fajny tutorial, a oczywiście najciekawszy, jaki się pojawi, zostanie nagrodzony, ponieważ moi drodzy, ja sobie zapomniałam, ale na kanale mam już 8 tysięcy widzów, za co jestem niezmiernie Wam wdzięczna. Chciałabym Wam bardzo podziękować, więc proszę, piszcie komentarze, ja sobie oczywiście będę czytała, notowała, może coś fajnego z tego wyjdzie. Także jeszcze raz serdecznie Was pozdrawiam, buziaki, do zobaczenia, pa, pa!